Cześć, Przemek Woźniak, piwniczka Piwo Żłopa. Ochłodziło się na zewnątrz. Postanowiłem zostać w domu. Coś mocniejszego też się pojawiło na rynku przy okazji. Przede wszystkim mam Black Cyla. To piwo, które tak świetnie wypadło na Silesii i je będziemy degustować pierwsze. Po drugie mam otwarcie sezonu, które możecie obejrzeć na moim kanale już pite razem z Darkiem, przy okazji pozdrowienia. Sezon to na później, zostawmy to, o tym piwie już coś nieco opowiedziałem. I po trzecie, ale to już w następnym nagraniu, American Golden Ale z Ale Browaru. Ostatnie cięcie, czy też może kończące cięcie. Podobno ciekawa kompozycja smaków, ale o tym też za chwilę. Wróćmy do Black Cyla. Piwo z browaru Trzech Kumpli, ale już ważone w nowym browarze, bo szczeliłem jeszcze gafę, bo powiedziałem wciąż o Trzech Koronach w Nowym Sączu, a tymczasem browar Trzech Kumpli już na dobre zadomowił się w nowym browarze Szczyżyckim w Gryfie, chodzi tak naprawdę w browarze odrestaurowanym. Mianowicie był to browar Cystersów, ten słynny, Szczyżycki, ten, który już od wielu lat był zamknięty. Dokładnie sobie spojrzałem, przepraszam, teraz jeszcze się wspomogę, w 97, czyli 18 lat był zamknięty. Nic się tam praktycznie nie działo, jedynym takim wrażeniem było podpisanie z browarem Belgia licencji na produkcję, właściwie odsprzedanie pewnie tej licencji piwa marki Frater, jednego z pierwszych takich ciekawszych piw na rynku w starych lagerowych czasach. Browar na zdjęciach nie zbyt ładnie się nie prezentuje w tych, co znalazłem, to raczej ruina. No dzisiaj podobno wszystko odrestaurowane, pewnie wygląda wszystko świetnie, można było włożyć tam pewnie kupę pieniędzy i zrobić piękny browar z historią, opierając się na jego historii. Trzech Kumpli nie muszę wam przedstawiać, bo piliśmy Kalifię, American Native, również otwarcie sezonu, przede wszystkim bardzo równe warki piw, piwa bardzo dobre, piwa cieszące się powodzeniem, piwa, które doceniają wszyscy raczej, nie widziałem specjalnie jakichś negatywnych komentarzy. I pan i pani jeszcze Wheat, też oprócz tamtych wymienionych, to też piłem. No naprawdę to wszystko się dobrze układa w tym browarze kontraktowym. Zaczynali ciężko, bo w Wojkówce nie piłem tych piw z Wojkówki, więc tylko opierając się na zdaniach innych z degustatorów, no podobno było słabo. W Trzech Koronach odżyli, jest naprawdę dobrze. Black Cyla próbowałem delikatnie, małą próbkę na Silesii. Wiem, po co sięgam i wiem, czego się mogę spodziewać. Mam nadzieję, że butelkowa wersja nie będzie inna niż ta z kranu. Przede wszystkim zobaczmy pół litra, tak? Pół litra, browar Trzech Kumpli rzucił pierwsze piwa z Trzech Koronach w 0,3. Prawdopodobnie to były też ograniczenia spowodowane tamtejszym browarem restauracyjnym, tak mi się wydaje, ale informacji nie mam, więc mogę zgadywać. A mamy czarne India Pale Ale, które według opisu jest czarne, ale pozostaje India Pale Ale. Zastosowano tu taki myk, z którym niedawno się spotkałem. Mianowicie nie ma tego konkretnie napisane, ale takie mam podejrzenia, że po prostu został zastosowany słód barwiący, jeśli chodzi o słody ciemne. Co spowodowało, że nie ma takiej specjalnej paloności, agresywności. Jeżeli się mylę, to przepraszam, ale takie słyszałem po prostu opinie poniekąd. Nie uznaję tego za oszustwo, choć na przykład słyszałem na festiwalu, że jest to właśnie myk, taki unik. Czy można zabrać bakcyla na blekcyla? No, nie będę wszystkiego czytał. Przede wszystkim żywiczne aromaty sosnowe, strusowe, również ziołowe, nienachalna gorycz, aczkolwiek 75 IBU, 16 plato, więc całkiem wysoko, 6,9 alkoholu, więc też nieźle. Ale jak sami napisali, po pierwsze chmiel, po drugie pijalność, po trzecie moc. Czyli mocne, pijalne piwo. Może zbliżymy się do
soli piwko, Black Beach, no te piwo było w moim mniemaniu bardzo, bardzo dobre. Jeśli chodzi o składniki, to słodów nie nazwano, no właśnie, słodów nie nazwano, ale nazwano chmiele Columbus, Cascade i Simcoe. Browar Cystersów Gryf, o którym już dwa słowa powiedziałem. Piwo jest pasteryzowane, ale jest nieklarowane, niefiltrowane. No i prawdopodobnie jest absolutnie czarne, z tego co pamiętam. Dobrze, nie będę już więcej mówił. Zobaczmy, co się w tym kryje. No, dość niskie wysycenie, dosyć średnia piana się ułożyła. Jest czerń, tylko gdzieś przy szyjce widać delikatny przebłysk. O, piękne są zapachy, naprawdę. Nie ma może rzeczywiście specjalnej paloności, ona jest raczej na drugim planie, ale to co robią chmiele, jest rzeźko, jest owocowo, jest tropikalnie i rzeczywiście lekko też ziołowo. Myślę, że żywicznie bardziej damy radę wyczuć to już w samym smaku. Wasze zdrowie, browar trzech kumpli, piwo Black Cyl. Lekka kwaskowatość na końcu. Piwo oczywiście wydaje się mega lekkie. Session Black IPA bym powiedział. Brakuje mi piany, zdecydowanie. Piwo nie jest za zimne. Ja je przyniosłem, szedłem sobie dzisiejszego wieczoru, może być około 10 stopni, więc szedłem dosyć kawałek, nawet gdyby ono spadło do tej temperatury, no to w tym momencie powinno być lekko ogrzane. A piany brak. Także tutaj wydaje mi się, że ta wersja kranowa wyglądała pod tym kątem trochę lepiej. Włączamy jeszcze raz bardzo słodkie, tropikalne owoce. W smaku zostaje lekko paloność. Lekko zostaje, ale zastanawiam się, czy to nie jest efekt dosyć jednak konkretnej goryczki, bo to nie jest taka popiołowa paloność, którą znamy ze słodów prażonych, ze słodów palonych. I na końcu lekka kwaskowatość. No, co by nie mówić, piwo jest tak pijalne, że mam ochotę cały czas powtarzać tę czynność. Co gorsza, kompletnie nie czuć okoliczności, które mają miejsce w parametrach alkoholowych. 6,9, 16 lato. To nie są bezpieczne rzeczy. Podobnie jak soli piwko. Tutaj jest porównywalnie alkohol przykryty, ale w soli piwku na pewno lepsza piana. I na pewno, chyba, tak mi się wydaje, lepszy efekt końcowy po tym przełknięciu. Tu jest ta lekko kwaskowatość, co nie każdemu się może spodobać. Ale jest to efekt raczej chmielenia. Mi to pasuje. Nie jest to odrzucające, jak widać, nie wykrzywia mnie, nie zniechęca do wzięcia kolejnego łyku. Gdzieś na końcu zostaje, rozlewa się następnie po ustach. Fajna, przyjemna gorycz. Na pewno nikogo, kto czarny IPA poszukuje, lubi, nie zawiedzie. Ja wczoraj piłem też Nosferatu. Ta obecna warka z Radugi naprawdę fajna, ale tam mamy właśnie bardziej popiołowo, bardziej nawet węgiel taki, bym powiedział, zostaje, no ale to Nosferatu, więc musi być mrocznie, piekielnie. To piwo raczej, tak jak powiedziałem na początku sobie żartując, niemalże sesyjne czarne IPA, tylko że oczywiście do sesyjnego tutaj by trzeba parametry o połowę skrócić. W każdym razie, no o połowę nie, ale sporo. W każdym razie kolejne bardzo dobre piwo. Nie wiem, dlaczego nie popadłem w taki zachwyt, jak to na festiwalu było i teraz pytanie, czy trochę te niskie wygazowanie w butelce dało się we znaki, czy też
po prostu na Silesii byłem w takiej euforii, że no, samo połknięcie jednego dosłownie małego łyka od Tomka z browaru Gdynia, pozdrawiam, to wyszło tak fantastycznie. Dobra, polecam mimo wszystko trzech kumpli, bo cały czas dobrą robotę moim zdaniem wykonują, więc można ich piwo próbować. Jeśli chodzi o dalsze plany, to nie znam. Jestem ciekawy, czy pozostaną tutaj wokół amerykańskich chmieli, bo to tak się głównie na razie układało, czy będą też kombinować dalej. Na tym kończę. Do następnego razu. Cześć.